Przed nami ostatnia gala pay-per-view w tym roku, czyli TLC. Trzeba przyznać, że mamy za sobą owocny rok w owe gale, patrząc na przykład na takie jak Crown Jewel czy Super Showdown. Jednak, jak powiada Vince McMahon, nigdy za wiele. Gala ta może przejść do historii jako jedna z najgorszych, patrząc na jakość produktu WWE w ostatnim czasie. Ale też i z powodu tego, że zobaczymy aż 12 pojedynków. W tym takie jak Seth Rollins kontra Dean Ambrose, czy pierwszy w historii Women's TLC match. I niestety, większość z tych pojedynków będzie musiała raszować, aby wszystkie pojedynki mogły przebiec według planów. To wszystko oczywiście może nam w niedzielną noc zostać złamane, jeśli WWE zaryzykuje i podejmie decyzje, których wcześniej bało się podjąć. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, a oto 11 rzeczy, które powinny wydarzyć się na TLC 2018. Niektóre walki przeniesione do pre-show. Wspomnieliśmy już o tym, że podczas TLC zobaczymy aż 12 pojedynków. Jest to oczywiście skutek tego, że WWE postanowiło połączyć galę pay-per-view dla obu brandów. W przypadku oddzielnych nie byłoby takiego przepychu. Ale przecież nam, fanom wrestlingu, nie da się dogodzić. 12 starć podczas kilkugodzinnego show to stanowczo za dużo, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że część z nich już się odbyła na przestrzeni ostatniego czasu. Walka taka jak Elias kontra Bobby Lashley przewijało się przez Raw od miesięcy. Ba, nawet widzieliśmy ją, gdy panowie byli kompletnie po innych stronach, a Elias był heelem, a Lashley facem. Więc jedyne co się zmieniło to nastawienie, jednak walka nadal ta sama. Przeniesienie jej, jak i powiedzmy Ruby Riott kontra Natalia, czy Randy Orton kontra Rey Mysterio nie zaszkodzi całemu show, a nawet da więcej czasu pojedynkom, które na to zasługują. Jinder Mahal i Alicia Fox wygrywają Mixed Match Challenge. Okej, zacznijmy od tego, że zwycięzca tego pojedynku kompletnie nie ma znaczenia. Czy wygra Jinder i Fox, czy R-Truth i Carmella, nic to kompletnie nie zmienia. Każda z tych drużyn jest obecnie w bookingu na tym samym poziomie i po zwycięstwie aż do Royal Rumble nic się nie zmieni. Dodatkowo, wszyscy narzekają na to, że zwycięzcy pojawią się jako numerki 30 w swoich Royal Rumble matchach. I tutaj moje pytanie, jaka tak naprawdę różnica? Naprawdę wszyscy zawsze czekacie na ten numer 30? Cały Royal Rumble jest nie do przewidzenia, co ostatnie lata i pokazały. Numerek 30? Triple H, Roman Reigns czy Dolph Ziggler? Normalnie wielkie powroty i wielki szoker. A przecież warto dodać, że AJ Styles zadebiutował w WWE wychodząc z numerkiem 3. Więc nawet znajomość numerku 30 otwiera drogę na debiuty czy powroty w środku pojedynku. Co jest chyba bardziej nieprzewidywalne niż ten magiczny i przereklamowany numer 30. Jednak z takim wypadku, dlaczego Jinder i Fox? Chyba po prostu z sympatii. Ronda Rousey niszczy Nia Jax. Cofnijmy się do połowy tego roku, gdzie podczas gali Money in the Bank zobaczyliśmy taką samą walkę, jaką zobaczymy podczas TLC. Ronda Rousey kontra Nia Jax w tamtym momencie wyglądało kompletnie inaczej, ponieważ mistrzynią była druga osoba. Dodatkowo ten pojedynek rozstrzygnie się pomiędzy tą dwójką, ponieważ nad nami nie ma już nikogo z walizką Money in the Bank. Obecna sytuacja Nia Jax nie jest zbyt ciekawa, ponieważ już któraś kobieta z rzędu w WWE wypowiada się o jej braku profesjonalizmu. Więc co robi World Wrestling Entertainment? Daje jej walkę o Raw Women's Championship przeciwko dobrej, jednak jeszcze niedoświadczonej Rondzie Rousey. A więc co może pójść nie tak? Chyba kompletnie wszystko, biorąc pod uwagę wszystkie ostatnie występki Nia Jax. Skoro WWE stara się zmienić kierunek swojego produktu, to niech to udowodnią swoim fanom. Niech Ronda Rousey zniszczy kompletnie Nia Jax, aby ukarać ją za brak profesjonalizmu przez ostatni rok. Elias pokonuje Bobby'ego Lashley'a. Temat tego pojedynku poruszyliśmy chwilę wcześniej. Dwie osoby, które walczyły ze sobą już wiele razy, jednak tym razem różnica jest taka, że obaj przeszli turny. Dodatkowo do całej rywalizacji przyłączył się hype man Bobby'ego Lashley'a, gwiazda 205 Live Lio Rush. W przypadku tego pojedynku trzeba się solidnie zastanowić, czy wygrana cokolwiek daje każdemu z nich. Bobby wygrywa i nie idzie wyżej, ponieważ tam obecnie stoi Drew McIntyre i Braun Strowman. Elias wygrywa i nie idzie nigdzie dalej, ponieważ jest on przeznaczony do miejsca, w którym się obecnie znajduje. Tak więc dlaczego Elias ponad Lashleyem? Elias przeszedł świeży facetroom i wygląda na to, że publiczność to kupiła. Pomijając już fakt, że zawsze przez tą publiczność był lubiany. Jednak może on szybko zmienić się w osobę, która wiele gada, ale nic nie robi, jak w przypadku Samoa Joe czy Braya Wyatta. Jedno zwycięstwo da mu pewność, szczególnie, że jest to ladder match z zawieszoną gitarą. Podczas ostatniego Raw to Lashley rozwalił jedną z nich na plecach Elias'a, więc teraz czas na zmianę stron.
Dean Ambrose zdobywa tytuł interkontynentalny. Trzeba przyznać jedno, że podczas obecnego panowania Rollinsa tytuł mocno stracił na znaczeniu. Wszystko przez ponowny powrót The Shield i walkę z Bronem Strowmanem i jego watachą, czy przez sytuację zaistniałą z Romanem Reignsem. Nie zmienia to faktu, że jeszcze niedawno Rollins był twarzą WWE z tytułem interkontynentalnym, a teraz jest po prostu twarzą, która nawet czasami zapomina ze sobą tego tytułu. I tutaj z pomocą może przyjść odświeżony Dean Ambrose. Na tę rywalizację czekaliśmy od powrotu Ambrose'a przed SummerSlam, jednak wspomniane wcześniej zdarzenia doprowadziły do tego, że mamy ją dopiero teraz. Jednak lepiej późno niż wcale, prawda? Dean w oczach Vince'a i zarządu nie jest osobą, która może pójść na tytuł Universal i być dobrym mistrzem. Jego panowanie z tytułem WWE to udowodniło. Jednak Rollins jest i aby pójść dalej, musi zrzucić z siebie tytuł interkontynentalny. I trzeba przyznać, że obecnie na Raw ciężko jest znaleźć osobę lepszą do zdobycia tytułu niż właśnie Ambrose. Braun Strowman pokonuje Barona Corbina. Trzeba przyznać, że eksperyment z Baronem Corbinem się nie udał. Choć jego postać nie jest taka zła, to sytuacja, która otacza obecnie Monday Night Raw, nie jest najlepsza. Stypulacja tego pojedynku daje jej zwycięzcy to, co chciał od dłuższego czasu. W przypadku Corbina jest to stołek generalnego menadżera, a w przypadku Strowmana walka o Universal Championship na Royal Rumble. I choć widzieliśmy ten pojedynek wiele razy, a ostatnim z nich było starcie na Crown Jewel, to ciężko jest sobie teraz wyobrazić lepszego pretendenta na tytuł Universal niż właśnie Braun. McIntyre potrzebuje jeszcze trochę czasu, więc Braun jest jedynym rozsądnym kandydatem. Baron Corbin powinien zejść ze stołka, aby WWE miało miejsce na wprowadzenie jakichś zmian w zarządzie Raw. Nie dawajmy nawet kolejnej osoby tak wielkiej władzy, niech wszystko zacznie się toczyć swoim torem. Mieliśmy lata w WWE, gdzie nie było postaci zarządzającej i wszystko było ok. WWE ma fetysz na punkcie wielkich postaci przy sterach czerwonej tygodniówki, co niestety udowodnili przez ostatnią dekadę. Drew McIntyre atakuje Brona Strowmana. Nikomu chyba tajemnicą nie jest zakończenie walki pomiędzy Finnem Balorem a Drew McIntyre'em na TLC. Nikt chyba nie daje nawet większych szans liderowi Balor Clubu. I tutaj pojawia się okazja, aby dać to coś, czego brakuje McIntyre'owi. Po swojej wygranej nad Baronem Corbinem, Bron zostaje właśnie przez Drewa zaatakowany, aby wreszcie ten mógł się ustabilizować jako jedna z głównych postaci na Raw. I kto wie, czy WWE nie zdecyduje się na Triple Threat Match pomiędzy McIntyre'em, Strowmanem i Lesnarem na Royal Rumble. Albo w drodze do Royal Rumble zobaczymy pojedynek, gdzie pretendent Strowmana znajdzie się na szali. WWE musi pokazać, kto tak naprawdę jest teraz na szczycie czerwonej tygodniówki. I trzeba przyznać, że McIntyre pasuje tam jak ulał. Więc jedyną dobrą przeszkodą na jego drodze jest właśnie Braun Strowman. Daniel Bryan niszczy AJ Stylesa. Zacznijmy od tego, że AJ Styles potrzebuje przerwy. Trzymał on WWE Championship przez bardzo długi okres czasu i non-stop był zaangażowany w ciężkie fizyczne feudy z takimi osobami jak Samoa Joe czy Nakamura. To jest dobry moment, aby wreszcie dać mu odpocząć i zregenerować się na nadchodzący 2019 rok. Plus, wygrana Daniela Bryana umocni jego pozycję jako tego nowego Bryana, a wygrana w brutalny sposób tylko da mu wisienkę na torcie. Widać, że Daniel jest teraz bardziej brutalny i gotów kompletnie na wszystko, więc czemu na to nie pójść? Dajmy mu zwycięstwo w brutalny sposób i na brutalnej gali, aby pokazać tak naprawdę tego nowego, prawdziwego Bryana. AJ nie potrzebuje tego zwycięstwa, a porażka Daniela mocno odbije się na jego obecnej postaci. Niech AJ Styles odpocznie do końca roku, a może nawet do samego Royal Rumble. Tytuł WWE jest w dobrych rękach i mamy wreszcie osobę, która może być twarzą SmackDown Live i wcale nie jest nią AJ Styles. Alexa Bliss zapowiada Women's Tag Team Championship. O tych tytułach mówi się już bardzo długo, jednak pierwszy raz samo WWE zaczęło wspominać na ten temat. I to nie tylko na segmentach na Raw, ale tak i same zawodniczki w social mediach czy wywiadach wyrażają chęć posiadania takiego tytułu. Wszystko oczywiście rozpoczęło się od pewnego segmentu na Raw, gdzie Sasha Banks i Bayley powiedziały, że chętnie zostałyby mistrzami Tag Team. Jedyny problem polega na tym, że tych tytułów nie ma obecnie w arsenale WWE. Tak więc świeżo postawiona do władzy nad kobiecą dywizją Alexa Bliss zapowiada wprowadzenie takich tytułów do WWE, ogłaszając tym samym mini turniej. Tak samo jak jest obecnie w przypadku tytułów tag teamowych na NXT UK, gdzie mamy mini turniej z udziałem kilku drużyn. To byłby kopniak dla kobiecej dywizji na start 2019 roku, a trzeba przyznać, że pomieniając kilka osób, to dywizja leży i błaga o dobicie. Rozruszałoby to scenę kobiet w WWE, czyż nie?
Triple Threat TLC kandydatem do walki roku. Trzeba przyznać, że nie da się uzbierać lepszego zestawienia obecnie w kobiecej dywizji niż to, które zobaczymy podczas TLC Pay-Per-View. Walka o SmackDown Women's Championship pomiędzy Becky Lynch, Asuką i Charlotte Flair spokojnie może stanąć na tak wysokim poziomie, że kandydat do walki roku gwarantowany. To, co WWE zrobiło z Becky w ostatnich miesiącach, przychodzi ludzkie pojęcie. Charlotte wreszcie wyszła ze swojej face'owej nijakiej postaci i coś sobą ponownie reprezentuje. A Asuka wreszcie zaczęła coś znaczyć na SmackDown Live. Dodatkowo, pojedynek odbędzie się w stypulacji Tables, Ladders and Chairs, co daje jeszcze lepszego smaczku temu pojedynkowi. Charlotte i Becky pokazały, na co je stać podczas Evolution, jak i na ostatnich tygodniówkach SmackDown. A podczas ostatniego SmackDown Live przed TLC dołączyło się do tego Asuka, stając przed walką jako ta, która ostatnia stała na nogach. Asuka zdobywa SmackDown Women's Championship. Dla wielu osób ten punkt wyda się mocno kontrowersyjny, jednak spójrzmy na to z innej perspektywy. Wiemy doskonale, że przegrana osoba pomiędzy Becky a Charlotte pójdzie na Ronda Rousey na WrestleMania. Co jednak, jeśli WWE zdecyduje się na ruch, gdzie i Charlotte i Becky przegrywają? Wtedy cała sytuacja robi się jeszcze ciekawsza, ponieważ droga do WrestleMania i potencjalnego main eventu nie będzie już taka do przewidzenia. Pojawiają się osoby, które twierdzą, że Becky nie powinna tracić tytułu, ale szczerze, tak czy ona go naprawdę potrzebuje? Jej obecna postać jest kompletnie ponad SmackDown Women's Championship i utrata kompletnie się nie odbije na Becky. Kolejna wygrana Charlotte byłaby już lekką przesadą, a Asuka, jako powracająca na szczyt pod koniec roku, zawsze umili oko. I to by było na tyle z naszej listy. Jeśli macie jakieś swoje punkty, które według Was powinny wydarzyć się na TLC, to dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też w niedzielę o godzinie 20:00 na tuż przed galą TLC, gdzie wraz z gościem omówię nadchodzące pay-per-view jeszcze dokładniej. Odwiedźcie także nasze social media, takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata profesjonalnego wrestlingu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.